Petros, popatrz na ten stół. Jak ja to wszystko zjem, to będę naprawdę jak bania. Magda, do bani to jeszcze my pójdziemy. Jesteśmy w bardzo malarskim miejscu. Folwark Nadawki. I tutaj na zimowy spacer umówiliśmy się z Pawłem Snarskim, współwłaścicielem folwarku, bo to jest takie miejsce, w którym przyjedziesz zimą i posmakujesz całego podlaskiego smaku. I zimna, i sauny, i jadła. Folwark Nadawki jest to miejsce takie tradycyjne, podlaskie, więc zimą robimy kuligi. Mamy też jakby podlaskie smaki, mamy saunę, mamy ruską banię, więc jakby jak najbardziej zimą też jest co robić. Ruską banię? Właśnie. A co to ta bania ruska? Jest to jakby rodzaj sauny, tak? No bo pewnie większość ludzi zna saunę jako saunę fińską, czyli taką suchą. Aha. A ruska bania jest to rodzaj sauny bardziej wywodzący się z tych wschodnich terenów. I ruska bania od sauny różni się tym, że w saunie mamy wysoką temperaturę i mniejszą wilgotność, a w ruskiej bani mamy wysoką wilgotność, a trochę mniejszą temperaturę. Wilgotność dochodzi do 100%, a temperatura to jest jakieś 60, 70, 80 stopni, ponieważ nie bylibyśmy w stanie wysiedzieć przy tak dużej wilgotności w temperaturze 100 stopni. Aha, i co później po takiej sesji? Właśnie mi się wydaje, że tak potem trzeba wyskoczyć na śnieg. Albo wskoczyć w przerębel i człowiek popływać. Musi biczować, albo ktoś go biczuje jakimiś takimi specjalnymi okłada roślinami, nie wiem jak to się nazywa. Różgami. Jest cały rytuał jakby baniowania, ponieważ baniowanie to nie jest taki zabieg jakby sanitarny, bo do sauny idziemy na basenie, tak? Mhm. Parę minut do sauny z powrotem, a baniowanie to jest bardziej spędzanie czasu niż tylko taki zabieg sanitarny czy higieniczny, czyli jeżeli baniujemy, to jest jakby cała procedura, czyli możemy właśnie się jakby tymi witkami, czy wierzbowymi, czy brzozowymi jakby układać, możemy sobie polewać jakby na piec rozgrzaną wodę z jakimiś aromatycznymi olejkami, więc to jest jakby cała... I rozmawiać? Cała... Siedzi się po prostu w towarzystwie, czy jest się samemu? Znaczy, jeżeli się nie ma 2-3 godzin, to nie warto w ogóle się do bani wybierać, bo to strata czasu. Czyli to jak idziemy na baniowanie, to idziemy nie tylko do tej wyparzarki, ale idziemy pogadać, coś zjeść, coś wypić i niekoniecznie tylko herbatę, więc baniowanie to cała no właśnie. Cała impreza. Baniowanie, jakby, tak. Kuligi, to po prostu od razu mi to pachnie tym smakiem podlaskim. I tak, no i tak jak my trochę teraz. Pobaniujemy, pojedziemy. Popijemy. Jesteśmy głodni jak wilki i wtedy to jest też super miejscowa, żeby posmakować wszystkiego, bo wy macie po prostu możliwość potestowania wszystkich tych naszych regionalnych specjalności. Staramy się, żeby folwarku Nadawki jakby to był taki przekrój kuchni regionalnej Podlaski, czyli jeżeli ktoś chce przyjechać w jedno miejsce, a nie jeździć w 10 i chce popróbować kuchni Podlasia, przyjeżdża do folwarku i tutaj może duże ilości podlaskich dań spróbować. Duże ilości, miejscu. Petros, duże ilości. No, duże ogóle... ilości w dużych ilościach też. Bo to jest specyfika kuchni podlaskiej, musi dużo i tłusto. Właśnie, no bo to tak jest, prawda? Zimno jest i tak. Znaczy, syto i kalorycznie, nie dużo i tłusto. Syto ładnie i kalorycznie. Się mówi syto i kalorycznie. Aha, no to dobra, to co sytego i kalorycznego można u was zjeść? Znaczy to może to nie będzie odkrywcze, ale wiadomo, że Podlasie słynie z czego? Babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, kartacze, pierogi. Sało. Marynowane sało. A jeszcze sało? Marynowane sało, a trzeba czymś popić, więc jeszcze kwas chlebowy. Aha, a wiesz, co to jest marynowane sało? Sało? Sadło, wiem, co to jest. Słonina. 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 Tylko marynowana. Pokrojona w takie cienkie plastereczki. Ja nie widziałem. Co tam, rozumiem, folwark to i zwierzęta muszą być, chyba jakieś zwierzę się właśnie odzywa, tak. Coś słychać. Tak, tak, tak. W folwarku też mamy atrakcje dla dzieci, takie powiedzmy mini zoo, więc jest tam parę zwierzaków. To chyba... Paw, podejrzewam, się odzywa do nas, tam zagaduje. Wiem, że wy się ubiegacie o to, żeby kwas chlebowy wpisać na tę listę. Tak, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa o wpisanie podlaskiego kwasu chlebowego na listę produktów tradycyjnych. Tradycyjny kwas chlebowy to zawiera odrobinę alkoholu. To znaczy trochę alkoholu tam się wytworzy w procesie fermentacji, ale generalnie jest to napój bezalkoholowy. Albo o bardzo niskiej zawartości alkoholu. Ja pijam go u babci jako dziecko. Co tu jeszcze można robić, jak się przyjedzie? Przenocować? Tak, można przyjechać, można przenocować, można zjeść, można iść do sauny, można iść do ruskiej bani, można pójść na spacer, można pójść na ognisko, można pójść do skansenu, który jest obok i sobie pooglądać wszystkie tam obiekty, które są w skansenie. Albo można też to miejsce traktować jako bazę wypadową i zrobić sobie wycieczkę po Podlasiu albo po okolicy.